czasach PRL-u sport odgrywał bardzo ważną rolę. Był on elementem propagandy sukcesu prowadzonej przez władzę, a jednocześnie naszą dumą narodową. To dlatego po wojnie zaczęto w Warszawie budować liczne obiekty sportowe. Jak one wyglądają dzisiaj? Już samo usytuowanie skoczni narciarskiej w Warszawie może dziwić. Ale dzięki temu była ona swoistym symbolem warszawskiego Mokotowa. Pomysł budowy skoczni o nazwie Skarpa narodził się w związku z 5. Światowym Festiwalem Młodzieży i Studentów w 1955 roku. Zakończenie prac budowlanych opóźniło się z powodu problemów geologicznych. Zeskok bowiem tworzony był przez wyprofilowanie i podwyższenie Skarpy Wiślanej. Finalnie skocznię oddano do użytku w 1959 roku. Jej punkt konstrukcyjny znajdował się na 38 metrach. Wysokość wieży wynosiła 34 metry. Obecnie teren przy Czerniowieckiej 3, na którym stała kiedyś skocznia, należy do miasta stołecznego Warszawy, ale został oddany do administrowania Warszawskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Miejsce, w którym w tej chwili znajdujemy się, to jest to, co kiedyś było skocznią narciarską. Oficjalnie pułap maksymalnych długości skoków był na wysokości K38, czyli 38 metrów. Oficjalny rekord jest pana Łaciaka, tu w tamtych latach to była czołowa postać skoczków narciarskich w Polsce, był 40,5 metra, a nieoficjalny pana Jana Dudy dość daleko skoczył, 48 metrów. To jakichś takich wielkich zawodów nie było. Były owszem tam z okazji 22 lipca, prawda, z okazji Święta Lata, Mistrzostwa Okręgu Warszawskiego Narciarskiego, Mistrzostwa Warszawy, tego typu zawody. Parokrotnie podobno kadra Polski z Pawlusiakiem. Fortuna też tutaj okazuje się, że miała przyjemność oddać skoki. Na tym odbywały się na zgrupowania po prostu letnie zawodników. Dwa czynniki, które wpłynęły na to, że ta skocznia podupadła. Po pierwsze, igelitu dorobił się kompleks Małej Krokwi w Zakopanem, jak również skocznie w Wiśle i w Szczyrku, więc nie było już potrzeby przyjeżdżania do Warszawy tutaj na treningi. Po drugie, okazało się, w międzyczasie ten sport się rozwijał, ta skocznia o punkcie konstrukcyjnym 38 metrów no po prostu stała się za mała dla potrzeb skoczków, którzy tutaj wcześniej trenowali. Stąd też powolny upadek w 1989 roku, prawdopodobnie ostatnie zawody, no i w 90-tych latach już wyłączenie z funkcjonowania. Jakiś czas temu, około 3 lat temu, rozpoczęliśmy poszukiwania miejsca na inwestycję wspinaczkową. Obiekt jest idealny z racji na to, że zarówno można wykorzystać przestrzeń zewnętrzną, bo tu jest ponad hektar ziemi, no i sam budynek był dla nas takim idealnym miejscem na zbudowanie tu ścianki wspinaczkowej, szczególnie, że jak trafiliśmy na ten obiekt, to jeszcze stała tutaj wieża, ta 32-metrowa i najazd na budynku. Mamy nadzieję, że nasze wysiłki z czasem przyniosą jakiś efekt. Na razie żyjemy prezentacją koncepcji. Ponieważ był to obiekt żelbetowy, więc długo przetrwał w panoramie Warszawy. Przez następne kilkadziesiąt lat zdobił, a w końcu straszył okolicę, która w tym czasie zabudowała się wysokimi blokami mieszkalnymi. W końcu doszło do rozbiórki. Obiekt, który na pewno kosztował wiele pieniędzy i wysiłku, służył kilka lat, kilkadziesiąt lat niszczał i znikł cichutko, nie wiadomo właściwie dokładnie kiedy.